Cześć, witam Was wszystkich w moim pierwszym vlogu. Vlogu, który uważam za chyba najtrudniejszym do nakręcenia, gdyż no, trzeba się przełamać, żeby nagrać tego pierwszego właśnie vloga. Myślę, że następne będzie dużo łatwiej nagrać. A więc tak, no pokrótce, w pierwszym vlogu myślę, że wypadałoby się jakoś przedstawić. Ja nazywam się Piotr, urodziłem się w Poznaniu, w Polsce mieszkam w Bydgoszczy. A teraz mieszkam ogólnie w Szkocji. Na tą chwilę mieszkam w małej miejscowości Maybole, lecz no jakoś w ciągu 2 tygodni, mam nadzieję, uda mi się przeprowadzić do miejscowości, w której pracuję, czyli w R. Pracuję jako kucharz w restauracji Frankenbenny. No i pokrótce, dlaczego chcę nagrywać może jednego vloga. Jakie są moje początki? Pierwszego vloga zobaczyłem na YouTube jakoś, nie wiem, 1,5 roku temu, może 2 lata temu. No i pierwsze wrażenie to było bardzo takie no dziwne, bo oglądając, nie pamiętam kogo to był vlog, ale stwierdziłem: Boże, co ten koleś robi? Mówię, przecież to śmieszne jest. Ale pamiętam, zasubskrybowałem tego kogoś. Potem doszły kolejne subskrypcje innych vlogerów. No i tak oglądałem i w sumie już jakoś 1,5 roku temu chciałem nakręcić pierwszego vloga, ale nie było na to czasu. Zajęty byłem w listopadzie, a tutaj właśnie przyjechałem i no totalnie nie miałem czasu na to, żeby nakręcić tego vloga. Obiecuję to już moim znajomym od grudnia chyba jakoś i, i materiałów mam dużo, ale nie miałem czasu, żeby wyrenderować filmik, żeby go jakoś złożyć. Cały czas jakieś przeprowadzki te miałem, załatwianie papierów, pracy. No teraz jakoś wreszcie mam ten czas. No i postanowiłem wreszcie nakręcić tego vloga. Vlog jest tyle spontaniczny dzisiaj nagrywany, bo Chciałem nagrać pierwszego vloga, tego powitalnego, jakoś w domu, spokojnie, ale że no akurat dzisiaj znajduję się w takiej miejscowości Prestwick. Jestem ładnie, to jest nad morzem, czy oceanem, nie wiem, co to jest, chyba morze. I postanowiłem ładnie na plaży, dzisiaj ładna pogoda, nie taka jak wczoraj. Wczoraj było słoneczko, nie wiem, z 18 chyba stopni, bo bardzo ciepło, dzisiaj jest troszkę zimniej, są chmury. Ale też jest bardzo ładna pogoda. I pokrótce, co będzie w moich vlogach. Więc w vlogach chyba standardowo, no, chcę opisywać jakieś swoje tutaj, no, moje swoje tutaj życie, jak żyję, czym się zajmuję, gdzie jeżdżę. Jak będę coś zwiedzał, na pewno też będę wrzucał szybko filmiki. Chciałbym wrzucać jak najczęściej filmy. 2-3 razy w tygodniu chciałbym, ale no nie wiem, czy będzie to możliwe z powodu tego, że no dosyć dużo pracuję. No teraz jak się przeprowadzę do R, to będę miał więcej czasu na to, bo dojeżdżając z Maybole tracę bardzo dużo czasu na dojazdy. No i po prostu bardzo mi się nie chce nic robić, po prostu wracam do domu, idę spać, wstaję, idę do pracy i tak w kółko. W R będę miał na to więcej czasu. Mam dni wolne, więc na pewno w dni wolne będę coś nagrywał. Chcę tutaj pokazać, jak wygląda w Szkocji. Na pewno nie będę porównywał życia tutaj polskiego do życia szkockiego do polskiego, bo tak naprawdę no nie ma co porównywać. Jest tutaj życie zupełnie inaczej. Jestem tu od listopada i stwierdzam, że jest bardzo fajnie. Na pewno jest dużo pozytywów w Polsce, jest tutaj dużo pozytywów w Szkocji. Są negatywne rzeczy, ale jak na razie mało ich zauważyłem. Oprócz tego, że no, moi znajomi wszyscy są w Polsce i moje ulubione no, miejscówki jakby, których tutaj nie ma. No negatywów nie, w sumie jest parę negatywów, ale o tym może w innych vlogach. Następny vlog, który już jest w sumie nagrany, muszę go tylko złożyć, będzie z mojej krótkiej wycieczki do Polski. To było 4, 5, 6 marzec. Będzie też to, no to będzie głównie taka, no nie wiem, pojechałem po prostu do Polski, bo był koncert Entrance, no, na którego musiałem po prostu pojechać. I no to będzie dosyć spory materiał, bo tam jest chyba z 15 czy 16 minut.
z tego koncertu, tylko że będzie w słabej jakości, bo nie miałem jeszcze do tego sprzętu jakoś, żeby nagrywać w lepszej jakości i był nagrywany komórką. Także wybaczcie za ten materiał, który tam będzie, bo będzie no, ciężka jakość. Ale myślę, że fajnie go wstawić, bo no, jest to kawał dobrego filmiku. Także na razie, na dzisiaj to chyba będzie wszystko. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, to znaczy nie liczę na to, że nie wiem, oglądnie mnie od razu, nie wiem, jak oglądnie 100 osób, to będzie fajnie. Nie no, przesadzam, jak oglądnie 50, to będzie fajnie. W tym pewnie z 20 moich znajomych. Także jak macie jakieś do mnie pytania czy coś, zadawajcie. Możecie, jak chcecie, to mnie zasubskrytować. Może to jest ciężkie słowo, strasznie. Zasubskrytować, zaskrupnie. W każdym razie, no wiecie, o co chodzi. Jutro, mam nadzieję, dodam, nie dzisiaj dodam jeszcze ten filmik, bo dzisiaj mam wolne. Także na pewno dzisiaj jeszcze zdążę dodać ten filmik. I następny filmik podejrzewam, że jeszcze jutro dodam ten filmik z mojej wycieczki do Polski. Szalonej wycieczki trzydniowej do Polski i no i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało ten vlog. To dzisiaj jest taki trochę, mówię, dziewiczy. Nie jestem jakoś, nie przygotowuję się do vlogów specjalnie, nie wiem, no chciałem pierwszego mojego vloga, chciałem sobie na kartce pisać, co mam powiedzieć, co nie. Jednak myślę, że vlog powinien być spontaniczny, nagrywany tak z mety, jak ja to mówię, a nie jakoś tam przygotowany na kartce, materiał cały, nigdy nie będę tak nigdy robił, to będę nagrywał po prostu, jak coś ciekawego zobaczę, czy coś gdzieś ciekawe, jakieś miejsce znajdę, będę to po prostu nagrywał i będę Wam chciał pokazać. Nie wiem, czy tą kamerkę dobrze trzymam, bo jeszcze nie jestem jakoś wprawiony w kamerowaniu siebie. Bardziej wolę kamerować widoczki, tutaj mam dosyć ładne. Plaża dzisiaj jest chyba jakiś odpływ czy coś, bo przeważnie to jest, tutaj gdzie stoję, to jest woda, a dzisiaj nie ma wody. O, nawet statek jest, ciekawe, czy będzie go widać. Pewnie nie. Dobra, okej. Okay. Także no, na dzisiaj kończę mojego vloga. Mam nadzieję, że wyjdzie jakoś. Pewnie zaraz będą negatywne komentarze, ale ty głupi jesteś. Nie, żartuję. Dobra, pozdrawiam w każdym razie wszystkich oglądających tego vloga. I do zobaczenia w następnym materiale. Yo.